Cześć, dzisiaj do naprawy multitool firmy Parkside. Zapraszam. Urządzenie jest oczywiście uszkodzone. Z tego co wiem, to urządzenie przestało działać po kilku minutach pracy. Sprzedawca, od którego kupiłem to urządzenie, mówił, że jest to typowa usterka. Urządzenie jest praktycznie nowe, podłącza akumulator. Po włączeniu urządzenia słychać takie cyknięcie, jakby silnik chciał ruszyć, ale jakby był zablokowany. Zablokowany nie jest, bo w tej szczelinie są łopatki wentylatora i bez problemu jestem w stanie nim obracać. Podejrzewam, że jest uszkodzony sterownik silnika, ale zaraz wszystkiego się dowiemy. Rozkręcam obudowę i sprawdzam, co się dzieje. Wszystko co się dało zdemontowałem z obudowy. Zacznę od sprawdzenia, czy na tych fazach nie ma zwarcia. Będę musiał zdjąć te termokurcze, tak abym miał dostęp do tych złącz, rozpiąć silnik i zmierzyć, czy pomiędzy tymi fazami nie ma zwarcia. Jeżeli będzie zwarcie pomiędzy tymi fazami, to prawdopodobnie 1, 2, może 3 tranzystory są uszkodzone, które sterują całym silnikiem. Producent trochę utrudnił sprawę, mianowicie konektory dodatkowo są jeszcze zalane cyną, tak więc demontaż tego potrwa chwilę dłużej. Udało się to jakoś zrobić, trochę palce poparzone, ale niestety nie, tak nieraz jest. Może przydałyby się jakieś rękawiczki ochronne. Silnik na razie odkładam na bok. Zwarcia nie ma, więc szukamy innej przyczyny usterki. Zmierzę teraz, czy cewki silnika nie mają zwarcia. Każdy pomiar, który teraz wykonam, powinien mieć taką samą wartość. 0,60. 0,60. I 0,60. Silnik raczej jest sprawny i nic mu nie powinno dolegać. Niestety nie mam żadnego takiego sterownika do silnika, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest ok. Ale według pomiaru powinno być dobrze. Jedyne co, to można silnik przedmuchać, bo no są tu jakieś takie zabrudzenia. Wracamy w takim razie do sterownika. Tutaj raczej połączenie też jest pewne. Skupiałbym się na tym potencjometrze. Najchętniej bym go wylutował i chyba tak zrobię, żeby go dokładnie sprawdzić. Lekkim tropem jest to, że te luty tutaj od potencjometru no takie nie do końca są. A jak wiadomo, w tym urządzeniu wibracje są bardzo duże, bo to urządzenie na tym w sumie polega, że wibruje, więc jest szansa, że jakiś lut tutaj pęknie. Wylutuję ten potencjometr, sprawdzimy go, no i zobaczymy co dalej. Potencjalną usterką mogłoby być to, że ta czarna masa, którą jest zalana elektronika, wpłynęła tutaj do złącza i jak widać złącze jest całe w tej masie. Może było tak, że ta masa odizolowała po prostu te złącze. Tutaj widać właśnie ślady po tej cieczy oraz na wtyku również jest ta masa. Już sprawdzę do końca ten potencjometr, żeby mieć pewność, że jest wszystko z nim dobrze.
A wy w międzyczasie możecie napisać w komentarzu, czy ta masa, którą jest zalana elektronika, mogła przyczynić się, by wtyk nie stykał w gnieździe. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Sprawdzę teraz, czy potencjometr nie ma przerwy. Chodzi o to po prostu, jeżeli potencjometr na przykład skręcimy na minimum, będziemy powoli rozkręcać, to rezystancja powinna rosnąć lub maleć, zależy jak podłączymy tutaj multimetr. Najważniejsze jest to, że podczas kiedy będziemy delikatnie jakby rozkręcać ten potencjometr, zwiększać rezystancję, to nie może być takiej sytuacji, że nagle odczyt nam skacze lub w ogóle nie ma odczytu, albo jakaś dziwna rezystancja się robi. Sondy pomiarowe zapinam na pierwszym i na drugim wyprowadzeniu. Będę teraz powoli rozkręcał i sprawdzał, czy potencjometr prawidłowo działa. Jak widać, rezystancja ładnie narasta. Podłączę go jeszcze po drugiej stronie. Oraz również ładnie opala ta rezystancja, więc z potencjometrem raczej nie ma żadnego problemu. Wlutuję go z powrotem. Ale przed tym jeszcze sprawdzę połączenia jakby tutaj na tych trzech przewodach od potencjometru idącego do sterownika. I następny też jest przejście, więc jakby tutaj połączenie jest, nie ma problemu. Zlutuję to wszystko razem z powrotem i zobaczę, czy coś jeszcze jestem w stanie sprawdzić bez skrobania właśnie tej masy izolującej. Potencjometr polutowałem tak, aby cyna była z jednej strony płytki, jak i z drugiej strony. Przylutuję jeszcze przewody i zobaczymy, czy coś się zmieniło. Warto by było przedmuchać tutaj silnik jeszcze. Plus. Minus. Jest na off. Włączam zasilanie. I próbuję włączyć urządzenie. O! Patrzcie. Ruszyło. Co prawda po chwili się wyłączyło, bo prawdopodobnie w zasilaczu włączyło się ograniczenie prądowe. Spróbujmy na mniejszych obrotach. On niestety po chwili się wyłącza. No, teraz już nic się nie dzieje. Kurwa, już było dobrze! Kurwa, już było dobrze! Chociaż może to mieć znaczenie z pinem od detekcji. Podłączę baterię. Wyłączone. Bateria naładowana. No i uwaga, klikam on. Nie wyłącza się. Zwiększę obroty. Słuchajcie, działa. Czyżby faktycznie problemem był potencjometr? I jakieś zimne luty na nim? Jeszcze zapomniałem, wyczyściłem to złącze od potencjometru, czyli jedna z tych dwóch rzeczy prawdopodobnie. Miałem nadzieję na naprawę sterownika, jakieś wymiany tranzystorów, coś bardziej skomplikowanego obstawiałem. No ale cóż, no, bywa i tak. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu sterownik, a ja przypnę ci serduszko. Dobra, wychodzi na to, że pozostało to złożyć wszystko i przetestować.
Urządzenie mam skręcone. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Subskrypcja mile widziana. Zapraszam do komentowania. Oraz pod filmem macie możliwość wesprzeć kanał w rozwoju. A ja zabieram Was jeszcze na mały test tego urządzenia. Dzięki za wytrwanie do końca i widzimy się w następnym filmie.